Poglądy i osądy. Dzień dobry panie doktorze. Witam dzień dobry. Reforma emerytalna ekipy Buska to był nie wypał? Z perspektywy czasu chyba, chyba jednak tak. To będę dzisiaj o tym mówił na konferencji, ale to... I z... dlatego pytam. A, trochę z innej strony, dlatego że my popełniliśmy dwa fundamentalne błędy w reformowaniu gospodarki polskiej, jak pan redaktor pamięta. To jest program, program powszechnej prywatyzacji i jednak ta reforma emerytalna. A, to znaczy tak, chcieliśmy, chcieliśmy stworzyć administracyjnie, można też powiedzieć biurokratycznie, z jednej strony coś w rodzaju, jak mówię o programie powszechnej prywatyzacji, coś w rodzaju koncernów, i które... Każdy miał być udziałowcem. Tak, miał... każdy miał być udziałowcem, ale te firmy miały być zarządzane przez specjalistów z zagranicy. Bardzo podobny błąd popełniono w, w, w odniesieniu do, do OFE, czyli do otwartych funduszy emerytalnych. Też tam zakładano, że nagle znajdziemy wybitnych specjalistów, którzy potrafią pomnożyć nas, nasz kapitał. W praktyce okazało się, że nie za bardzo pomnożono, natomiast na tym kapitał ale dość dużo zarobiono. Bo może nie byli wybitni, ale bardzo dobrze opłacani. Bardzo dobrze, bo przypomnę, że jeśli pan dzisiaj a, złoży swoje pieniądze w lokatach bankowych, nie dostanie pan dużo oprocentowania, ale jakieś jeden, może 2% na pewno. Natomiast na początku, to zdaje się, chyba 2010 roku, za zarządzanie naszym kapitałem musieliśmy płacić 7%, za zarządzanie, na które nie mieliśmy dokładnie żadnego wpływu. My wiedzieliśmy, ile musimy zapłacić do OFE, Natomiast a, nikt z nas nie był w stanie określić tego, ile otrzyma za, E, wtedy, kiedy przejdzie na e, emeryturę. I Zobro, to był fundamentalny wreszcie. błąd. Znaczy, po, poza tym, jeszcze tych błędów było więcej. Na przykład, brak możliwości inwestowania przez otwarte fundusze emerytalne w jakieś bardziej agresywne e, e, fundusze. Czy to fundusze, miało niby zabezpieczyć. To miało zabezpieczyć. Okazało się, że no. wcale nie zabezpieczyło, i rzeczywiście to jest taka chyba jednak porażka, e, myślę, OFE. No, ale to jest bardzo polityczny temat, bo jedni politycy mówią, że skandalem była likwidacja OFE, a inni mówią, że skandalem było takie zarządzanie znaczy, OFE. Przede wszystkim nie do końca zlikwidowano jeszcze OFE. Natomiast, tak jak mówię, ci, którzy mieli zarobić, zarobili. Oczywiście myśmy trochę, trochę stracili, dlatego że tylko przejęto część tych obligacji, które OFE wykupiły, obligacji Skarbu Państwa. To, co zresztą było, tak, to, to też jest taki kolejny problem, dlatego że jeśli chodzi o e, kupne obligacji, to na tym też na przykład... E, Skarbu Państwa zarabiały banki i, i niespecjalnie musiały się martwić o to, że powinny finansować nie wiem, gospodarkę polską w jakiś sposób bardziej agresywnie, czy inwestować w różnego rodzaju działania. Natomiast, bo dość spokojnie zarabiały na skupowaniu, a potem sprzedawaniu obligacji. I co dalej? Kolejna reforma? Tak się mówi. Mówi się i, i, i przygotowuje się plany. Jest jakiś tam w, w domyśle plan Morawieckiego, żebyśmy... Już są pewne założenia. Zobaczymy 2017-2018, co, co, co się stanie, bo dopóki nie będzie gotowych projektów, ustaw, albo dopóki one nie wejdą w życie, to trudno w ogóle dyskutować o tym wszystkim. No, już teraz jest tak, że stosunek pracujących do emerytów jest niekorzystny bardzo. Jeżeli będzie reforma emerytalna, która obniży wiek emerytalny, to ta proporcja jeszcze się pogorszy. To w ogóle z reformą emerytalną to, to, to jest też pewien problem, dlatego że są takie stanowiska pracy, gdzie rzeczywiście powinno dać się. Możliwość wyboru. Prawda? Jeżeli, jeżeli ktoś ma nie wiem, chęci, siłę, jest w, w sprawny fizycznie, intelektualnie, to może pracować do 90. czy nawet był taki słynny reżyser portugalski, który zdaje się pracował do chyba setnego roku życia i na końcu tworzył najlepsze swoje dzieła. Także to wszystko zależy indywidualnie od człowieka. Natomiast to podwyższenie wieku emerytalnego też do końca nie było uzasadnione dlatego, że w wielu krajach na świecie właśnie idzie się w innym kierunku, obniża się. Ale te systemy w innych krajach są bardziej jakby sprawne. Strachując od tego, że tu jakby nie tyle sam system jest ważny, ale to, że um, państwo w, jakiej, w jakiejś mierze odpowiada za to, co będziemy robić na emeryturze. A ma pan jakiś własny pomysł na to, żeby na emeryturze nie biedować? Co? Jak się zabezpieczyć? Co, e, do, co dość... trzeba zrobić? <grym> to zawsze w, te, w tej sytuacji odpowiadam, <grym> trzeba dobrze wychować swoje dzieci. Ale tak po prawdzie to nie ma takiego dobrego nie wszyscy mają piątkę dzieci. Na na Nawet trójkę. Albo problem polega na tym, że być może trzeba byłoby trochę zaoszczędzić i, i potem, żeby ten drastyczny spadek dochodów jakby nie wpływał na, na, na nasze życie. Natomiast to jest też tak, że ja próbowałem inwestować w, w jakiś trzeci filar, czy też ubezpieczyć się od o nie, nie tyle... To było ubezpieczenie na życie z z portfelem emerytalnym, i po kilku latach okazało się, że mniej mam niż wpłaciłem. Czyli, jakby te inne propozycje, które składają nam instytucje finansowe, też będę o tym dzisiaj zresztą mówił, też się nie sprawdzają w życiu. To nie jestem tylko jedynym przypadkiem, dlatego że takich przykładów jest dużo więcej. A co by pan doradził, tak na koniec zapytam młodym ludziom na tak zwanych śmieciówkach? Zawsze wszelką cenę walczyć o etat? Myślę, że tak, to jest zdecydowanie, dlatego że nawet jak jest ta niewielka emerytura, to na portalach społecznościowych pokazuje się, ZUS wysyła nam na przykład, ile będziemy mieli emerytury i taki konkurs można zorganizować, bo niektórzy nawet mają około 100 czy 200 zł, wliczą tą emeryturę, ale to i to jest zdecydowanie lepsze niż to, że rzeczy nie będziemy mieli nic. A także lepiej trzeba walczyć o etat. Tym bardziej, że teraz mamy taką sytuację, że. Przepisy też idą w tym kierunku. Znaczy, te, te, przepisy to jedna sprawa, z, dru, z drugiej, bo, bo nawet ta płaca minimalna to jednak ona już gwarantuje pewien, pewien poziom życia. Nie najwyższy, ale jednak. Natomiast chodzi też o to, że dzisiaj mamy dość niski poziom bezrobocia i trzeba szukać takich ofert pracy, które z jednej strony będą atrakcyjne finansowo, a z drugiej, że będą. Będą dawały pełny etat. Powoli robi się rynek pracownika. pracownika. Naszym gościem był dzisiaj dr Witold Potwora, ekonomista z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.